Dzień dobry, przyjaciele. Czy wszyscy są gotowi do zabawy na torze wyścigowym? Ed Koparka? Billy Bulldozer? Czarek Dźwig? Dziś musimy przygotować nasz tor do wielkiego wyścigu. Zaczniemy od ustawienia zabezpieczeń na zakrętach. Ale co zrobimy z tymi wszystkimi oponami? Chyba powinny być poukładane wokół krawędzi toru, czyż nie? Billy, pomożesz Edowi przenieść te opony? Możesz wziąć kilka opon naraz w swojej szufli. Z kolei Ed może transportować tylko jedną. Ed, musimy je wszystkie poukładać, zanim zamontujemy te duże bariery. Świetna robota, Billy. Może przymocować te barierki, podczas gdy Ed będzie kontynuować przenoszenie opon. To musiało być wyczerpujące zadanie. Chyba Billy wziął sobie przerwę i wygląda na to, że uciął sobie komara. Ed! Chcesz zmienić kształt opon Billy'ego? Czy jesteś pewny, że kwadratowe koło to dobry pomysł? A może takie? Sześciokątne? Nie. Okrągłe koła są znacznie lepsze. A teraz czas wrócić do pracy. Chyba musimy poukładać znacznie więcej opon wokół toru. I Czarek przywiózł ładunek ciężkich betonowych bloków. Gdzie je poukładamy, Czarku? Aha, one będą na wewnętrznej części toru. Świetnie. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze jeden i będzie skończone. Wspaniale, chłopaki. Teraz wypróbujemy go. Będzie fajnie. 3, 2, 1, start! Świetnie, Czarku. Dobrze wystartowałeś. Dalej, Billy. Dalej, Ed. Musicie go dogonić. Wow! Nie mogę w to uwierzyć. Oboje wyprzedziliście Czarka. Teraz bierzemy zakręt i wygląda na to, że Ed prowadzi. I ostatnia prosta, chłopaki. Jadą łeb w łeb. Czarek i Billy powoli doganiają. Wow, cóż za finisz! Wszyscy jesteście wspaniali! Trzecie miejsce. Ed Koparka! Miejsce drugie. Billy Bulldozer! A wielkim zwycięzcą jest... Czarek Dźwig! Oho, wygląda na to, że ktoś już jest gotowy na dzisiejszą zabawę. Witam cię, Czarku Dźwigu. Witam cię, Billy Bulldozerze. I ciebie też, Edzie Koparko. Czy jesteście gotowi? Dobrze, zobaczymy, co dzisiaj jest do zrobienia. Wygląda na to, że mamy tu wielki basen z piłkami i wielką wyskocznię, z której można skakać do basenu. Ale jak tu dostać się na tę wyskocznię? Widzę tu początek rampy, ale nie wszystkie elementy są jeszcze połączone.
Tylko skąd mamy wiedzieć, które części mają iść gdzie? Masz rację. Powinniśmy dopasować je kolorami. Morski, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Te elementy są na serio duże, Ed. Myślę, że będziesz potrzebować pomocy. Billy, pomożesz nam? Świetnie! Praca razem pozwoli nam skończyć ten projekt szybciej. Zacznijmy od samego dołu z fioletowym elementem. Następnie położymy ten ciemno-niebieski. Ten kolor też nazywają morski. Oho, następna część w kolejce jest pomarańczowa, podczas gdy pod spodem jest niebieska. Myślę, że ta nie powinna tutaj być. Wow, to już się robi na serio wysoka budowla. Myślę, że możemy potrzebować pomocy czarka, żeby dokończyć. Czarku, czy mógłbyś wciągnąć te części na rampę? Tak jest. Wiedziałem, że ci się uda. Pomarańczowy jest następny. Ale jak to wciągniesz, czarku? Świetny pomysł. Połóż te części jedną na drugą, a Billy popchnie je na górę rampy. Ale którego elementu będziemy potrzebować? Już użyliśmy fioletowego, morskiego, niebieskiego, zielonego, żółtego i pomarańczowego, więc może czerwony. Tak jest, udało się. Rampa jest już gotowa. Zaczynamy zabawę. Tylko ostrożnie. To jest całkiem wysoko. Kto skoczy pierwszy? Wow, Ed, to wygląda na mega zabawę. Fantastycznie. Świetna robota, chłopaki. Kto chce jeszcze raz? Ale to była zabawa. Do zobaczenia później, moi chłopaki. Dzisiaj czeka nas cały dzień pracy w naszym mieście budowlańców. Czy jesteście gotowi? Ed Koparko? Czarku Dźwigu? Billy Buldożerze? Dzisiaj zbudujemy dom. Okej, zaczynajmy więc. Najpierw musimy zebrać materiały. Wygląda na to, że fundamenty już tam są. Ale jakiego kształtu ściany będziemy musieli zbudować? Zobaczymy, z czym mamy tu do czynienia. Okrąg? Nie. Piramida? Też nie. Może prostokąt? Tak jest. Zabierzmy je z powrotem na plac budowy. Okej, zaczynajmy. Praca jest znacznie łatwiejsza, kiedy ma się pomóc. Tylko uważaj, Bill. Ta część jest bardzo wysoka i może łatwo się przewrócić.
świetna pomoc, Ed. Hej, zobacz! Nadjeżdża czarek z nowymi kształtami. Ciekawe, do czego możemy je użyć. Już wiem, co Ed i Czarek budują. To jest okno. To już nawet zaczyna wyglądać jak dom. Ale czegoś nam brakuje. Prawda, Billy? Tak, potrzebujemy drzwi do garażu. Znajdźmy je zatem. Które powinniśmy wybrać? Czerwone? Nie. Może zielone? Też nie. A może niebieskie? Idealne. Czarkowi świetnie idzie ze ścianą frontową. Ale my potrzebujemy czegoś jeszcze. Właśnie okien. Billy znalazł idealne okna i zobacz, one nawet pasują kolorem do garażu. Wszystkie są niebieskie. Teraz czas dodać dach. Oho, wygląda na to, że czegoś brakuje. Potrzebujemy więcej okien. Ale tym razem okien innego kształtu. Kwadratowe? Nie. Prostokątne? Też nie. Więc może okrągłe? Tak jest. Czarek i Ed już prawie skończyli. Świetna robota, chłopaki. Już wszystko skończone. Cóż za wspaniały dom. Co jest, Ed? Tak, wiele z naszych kształtów jest podobna do siebie. Ściany, przednie okna i elementy dachu są prostokątne. Tak jest, Billy. Drzwi garażu są kwadratowe, a także filary domu. I ty też masz rację, Czarku. Okna na górze są okrągłe. Wspaniała robota, chłopaki. Dzięki za pomoc i do zobaczenia wkrótce. Cześć Dino! Cześć Marku! Jak się miewacie? Aha. Dino, czy chciałbyś nauczyć się z nami kolorów? Aha. Wspaniale! Zatem wskakuj na pociąg i jedziemy! No i mamy pierwszy przystanek. Jakiego koloru jest ten budynek? Aha. Czerwonego! Bardzo dobrze, Dino. Ten budynek jest czerwony. Aha. Czy masz ochotę na więcej? Okej, zatem jedziemy. A tu jest przystanek numer 2. Dino, jakiego koloru jest ten magazyn? Aha.
Zielonego! Świetnie, Dino! Jedziemy dalej! A tu mamy tunel. Jakiego koloru jest ten tunel, Dino? Masz rację. Tunel jest żółty. Zupełnie tak jak ty. Okej, jedziemy na most. I już jesteśmy. Jakiego jest koloru? Aha. Tak jest. Pomarańczowego. Dobrze. Jedźmy więc dalej. O, patrz. Kolejny tunel. Jakiego jest koloru? Różowego. Tak jest. Aha. Znowu masz rację. Jedziemy dalej. Dino, jakiego koloru jest dźwig? Masz rację. Purpurowego. Okej, Marek zasłużył na chwilę odpoczynku. Kolejny przystanek to będzie nasza stacja końcowa. Przy okazji, Dino, jakiego jest koloru? Tak jest, niebieskiego. Świetnie! Wspaniale, Dino. Byłeś po prostu genialny ze zgadywaniem kolorów. Przypomnijmy je wszystkie. Pierwszy budynek był czerwony. Magazyn był zielony. Tunel żółty. Most pomarańczowy. A ten drugi różowy. No i na koniec purpurowy dźwig. I na koniec nasz niebieski magazyn. Okej, do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować. Cześć, Dino. Cześć, Łukasz. Jak się dziś miewacie? Aha. Dino, czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się kształtów z nami? Wspaniale, zatem zaczynajmy. Na początek poszukamy okręgu. Dino, pomożesz nam znaleźć okrąg? Świetnie, Dino! Udało ci się! Wspaniale! Aha. Okej, czas na następny kształt. Aha. Dino, teraz poszukamy kwadratu. Jesteś gotowy?
Jest tutaj! Udało ci się! Wyśmienicie, Dino! Aha! Dobrze! Teraz poszukamy trójkąta! Co ty na to? Aha! Jesteś gotowy? Wspaniale, Dino! To jest właśnie trójkąt! A teraz, Dino, poszukamy prostokąta! Tak jest! Udało ci się go znaleźć! Brawo! Jesteś najlepszy, Dino! Okej, teraz znajdziemy gwiazdę! Chodźmy! Tak jest! Znalazłeś ją! Brawo, Dino! Aha! Dino, teraz musimy odnaleźć diament! Jesteś gotowy? Wspaniale! Znalazłeś go! Brawo, Dino! Świetna robota! Dobrze! Dzisiaj nauczyliśmy się o tylu różnych kształtach. Czy chciałbyś je powtórzyć? Okej, więc zaczynajmy! Okrąg, kwadrat, trójkąt, prostokąt, gwiazda i diament. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Pamiętajcie o subskrypcji. Witaj, Dino. Czy chciałbyś się nauczyć z nami kształtów? Aha. Świetnie, zatem zaczynajmy. Okrąg. Aha. Kwadrat. Prostokąt.
Diament. Owal. Trójkąt. Gwiazda. Aha. Okrąg. Kwadrat. Prostokąt. Diament. Owal. Trójkąt. Gwiazda. Do zobaczenia w następnym odcinku i w następnej przygodzie. Hej Dino, jak się miewasz? Dino, czy chciałbyś dzisiaj zrobić wielkie urodzinowe ciasto i pouczyć się o kolorach? Wspaniale! Zatem do dzieła! Czerwony, żółty. Purpurowy. Wspaniale, Dino! Nasze ciasto jest już gotowe. Teraz możemy je udekorować słodyczami. Różowy. Niebieski. Jeszcze więcej, śmiało. Pomarańczowy. Wspaniale, Dino. Zrobiłeś niesamowite ciasto urodzinowe. I do tego nauczyłeś się o tylu kolorach. Podsumujmy je. Czerwony. Żółty. Purpurowy. Różowy. Niebieski i pomarańczowy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej Dino, jak się masz? Dino, czy chciałbyś się dzisiaj pouczyć kształtów? Okej, więc zaczynajmy.
koło. Diament. Kwadrat. Gwiazda. Trójkąt. I prostokąt. Wspaniale, Dino. Nauczyłeś się dzisiaj tylu kształtów. Czy chciałbyś je teraz powtórzyć? Okej. Koło. Diament. Kwadrat. Gwiazda. Trójkąt. I prostokąt. Do zobaczenia następnym razem, mój przyjacielu. Hej, Dino, jak się dziś miewasz? Dino, czy chciałbyś dzisiaj pouczyć się kolorów i pomóc betoniarce wypełnić te pudełka piłeczkami? Dobrze, zatem zaczynajmy. Dino, pokażesz nam, które pudełko wypełnimy pierwsze? Czerwone. Zielone. Pomarańczowe. Uh-huh.
Niebieskie. Różowe. Purpurowe. Wspaniale, Dino. Pomogłeś naszej betoniarce wypełnić wszystkie pudełka i nauczyłeś się kolorów. Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwone, zielone, pomarańczowe, niebieskie, różowe i purpurowe. Wspaniale! Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Ethan, jak się miewasz? Ethan, czy chciałbyś dziś nauczyć się kolorów i pograć w piłkę nożną? Yahoo! Świetnie! Zatem zaczynajmy! O? Czerwony! Aha. Bardzo dobrze, Ethan! Żółty. Różowy. O. Spróbuj jeszcze raz, Ethan. Wspaniale, Ethan. O? Nie, 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 Ethan. Pomyśl jeszcze raz. Ta bramka jest czerwona. Zielony. Yahoo! Niebieski. Pomarańczowy. Świetnie, Ethan. Spisałeś się na medal i nauczyłeś się tylu kolorów dzisiaj. Podsumujmy je. Czerwony, żółty, różowy, zielony, niebieski i pomarańczowy. Hej, Ethan! Jak się dziś miewasz? Ethan, czy chciałbyś się dzisiaj pobawić papierowymi samolotami i pouczyć się o kolorach? Świetnie! Zatem zaczynajmy! O? A? Czerwony? Juhu! A.
Żółty. Yahoo! O-o! Nie, nie, Ethan. Nie ta bramka. Pomyśl jeszcze raz. Zielony. Yahoo! O! Spróbuj jeszcze raz, Ethan. Juhu! O! Różowy. Niebieski. Yahoo! O! Pomarańczowy. Yahoo! Wspaniale. Znakomicie poradziłeś sobie z tymi samolocikami, a także nauczyłeś się tak wielu kolorów. Czy chciałbyś się powtórzyć? Czerwony, żółty, zielony, różowy, niebieski i pomarańczowy. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Hej, Ethan, jak się miewasz? Ethan, czy chciałbyś pomóc nam zebrać cyfry? Yahoo! Dobrze, zatem do dzieła! Jeden. Dwa. Hop. Trzy. Juhu! Aha! Cztery. Pięć. Ethan, musisz podskoczyć jeszcze wyżej, żeby złapać ten numer. Aha. Sześć.
i 6. Wspaniale, Ethan. Świetnie sobie poradziłeś i przy okazji nauczyłeś się tylu numerów. Podsumujmy je teraz. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Do zobaczenia wkrótce, mój przyjacielu. Hej, Ethan, jak się dziś miewasz? Ethan, czy chciałbyś pograć w piłkę i nauczyć się z nami kolorów? Świetnie, zatem zaczynajmy! Ethan, czy dasz radę kopnąć tę piłkę do wiadra z żółtą farbą? Żółty! Czerwony. Pomarańczowy. Wspaniale. Zielony. O. Niebieski. Różowy. Wspaniale, Ethan. Nauczyliśmy się tylu kolorów dzisiaj i wylaliśmy równie dużo farby. Czy chciałbyś powtórzyć te kolory? Aha. Żółty. Czerwony. Pomarańczowy. Zielony. Niebieski i różowy. Do zobaczenia wkrótce, mój przyjacielu. Cześć, Dino, co u ciebie? Dino, czy chciałbyś pozbierać pudełka i przy okazji pouczyć się kolorów? Świetnie, zatem ruszajmy. Mamy już pierwsze pudełko. Te jest czerwone. Zabierzmy je ze sobą. Okej, ruszajmy dalej.
Jakiego koloru jest te pudełko? Tak jest! Zielonego! Zabieramy je ze sobą! A jakiego koloru jest te? Te pudełko jest różowe. Podnieśmy je. Dalej, cała naprzód. A to? Jaki to kolor? Tak, to purpurowy! A jakiego koloru jest te pudełko? Tak jest, pomarańczowego. Zobacz, mamy tu następne. Jakiego jest koloru? Żółtego! Zupełnie tak jak ty, Dino! Jedziemy dalej! Wygląda na to, że mamy tu ostatnie pudełko. Jakiego jest koloru? Niebieskiego. Bierzemy je ze sobą. Świetnie, Dino. Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo nowych kolorów. Powtórzmy je wszystkie. Okej, niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, purpurowy i różowy. A teraz powinniśmy dać Garemu odpocząć. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Hej, Dino, jak się miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się numerów? Wspaniale! Zatem usiądź wygodnie i zaczynamy! Dino, ile jest tu samochodzików? Świetnie! Tu jest jeden! A tutaj? Jaka to będzie cyfra, Dino? Tak jest. Ta cyfra to 2.
Zobacz, nadjeżdżają inne samochody. Ile ich tam jest? Tak, Dino! Trzy! A ile teraz? Zgadza się! Teraz są aż cztery! Ile widzisz samochodzików, Dino? Zgadza się! Teraz jest ich pięć! Ile jest ich teraz? Świetnie! Sześć samochodów! Dino, powiedz nam, jaki to numer? Tak, to numer 7. Zobacz, nadjeżdżają inne samochody. Ile ich przybyło? Tak jest, Dino! 8! A teraz? Tak, teraz jest 9 samochodów. Ile ich widzisz teraz? Zgadza się. 10 samochodów. Wspaniale, Dino. To już wszystko. Nauczyliśmy się dzisiaj tylu numerów. Powtórzmy je wszystkie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i 10. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować.